Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki! Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 260. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Dzisiaj przychodzę do Was z solowym odcinkiem, który postanowiłam poświęcić detoksowi cyfrowemu i temu, jak zmieniło się moje korzystanie z mediów społecznościowych, zarówno od strony konsumentki, jak i twórczyni. Zapowiadałam już od jakiegoś czasu, że planuję przygotować tego typu materiał. Jednocześnie na bieżąco informowałam Was o tym, że planuję detoks cyfrowy. Pojawiło się kilka odcinków na ten temat, więc pomyślałam, że fajnym pomysłem będzie to dla Was podsumować, podzielić się wnioskami z detoksu i tym jak teraz. Po wprowadzeniu kilku zmian podchodzę do korzystania z social mediów, Szczególnie z Instagrama, bo on zajmował mi najwięcej czasu. Kilka słów, słuchajcie, takiego kontekstu. Jak wiemy, media społecznościowe stanowią ogromną część naszego życia, naszej codzienności. Można powiedzieć, że one tak wtopiły się w nasze życie, zarówno prywatne, a dla wielu osób też zawodowe. I jak każda rzecz. Każda innowacja związana z postępem technologicznym otwiera ona wiele drzwi, daje mnóstwo szans, ale też stawia przed nami bardzo dużo wyzwań i ma te swoje ciemniejsze strony. I to jest duży wniosek, który przyszedł do mnie choćby po rozmowie z Natalią Hatalską i po lekturze jej książki: to to, że. Nie ma rzeczy, które są z założenia zawsze złe lub z założenia dobre, bo wszystko, co ludzkie, ma te dwa oblicza. I tak też staram się podchodzić do mediów społecznościowych. Także moim osobistym celem, moją intencją na ten odcinek jest to, żeby po prostu skłonić Was do refleksji nad tym, jak korzystamy z social mediów, bo stały się one nieodzowną częścią naszego życia w bardzo Dynamiczny sposób i dosyć niekontrolowany, i to jest trochę tak, jak wchodząc do supermarketu, gdzie mamy dostęp do każdego produktu, o jakim moglibyśmy śnić. Nie kupujemy rzeczy na oślep, tych, które są akurat na wysokości wzroku czy w promocji, tylko staramy się zastanowić nad tym, co nas rzeczywiście odżywi, na co mamy ochotę, co wpłynie korzystnie na nasze ciało. Tak samo mam wrażenie, że pod tym zalewem, tej obfitości w social mediach, warto też przesiewać ten kontent i wybierać go bardziej intencjonalnie. Wymyśliłam sobie tę metaforę właśnie na spontanie, ale wszelkie analogie jedzeniowe mają się u mnie dobrze, także mam nadzieję, że wam się spodobała. No słuchajcie, coraz więcej mówi się o niepokojących statystykach związanych choćby z uzależnieniem od social mediów, z ich wpływem na zdrowie psychiczne. Tutaj szczególnie niepokojące wydają mi się być dane związane z najmłodszymi, związane z dziećmi. Warto zwrócić uwagę też na pogorszenie się jakości relacji, na poziom osamotnienia w społeczeństwie. Na spadek zadowolenia z własnego życia, już nie mówiąc o kwestii. Uwagi i tego, że utrzymanie naszej uwagi jest coraz większym wyzwaniem. No, tych tematów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale ja też wychodzę z założenia, że nie jestem tutaj od podawania danych naukowych i statystyk. Także odsyłam Was do ekspertów, takich jak wspomniana wcześniej Natalia Hatalska, do odcinka z Natalią, do rozmowy z Asią Glogazą, z Tomaszem Stawiszyńskim. Wydaje mi się, że te rozmowy są świetną bazą startową. Do zgłębiania tego tematu razem z książkami moich gości. Pomyślałam, że przybliżę wam bardzo krótko trzymajcie kciuki, żeby się udało moją historię z mediami społecznościowymi, zarówno od strony konsumentki, jak i od strony twórczyni. Ja jestem, słuchajcie, na Instagramie i podkreślam skupię się na tym Instagramie, bo rzeczywiście jako użytkowniczka to jestem zasadniczo tylko tam. Ogonam też filmy na YouTubie, więc może, może niekoniecznie to była w pełni prawda. I jako twórczyni też skupiłam się na tych dwóch platformach. Natomiast jeśli chodzi o takie zachowania niekontrolowane, gdzie czułam, że potrzebuję dodatkowej refleksji i jakiejś tam samokontroli, to będzie to głównie Instagram, dlatego też o nim będzie najwięcej przykładów. Jestem na tej platformie od 2012 roku. Zaczęłam. Korzystać z Instagrama totalnie prywatnie, choć miałam już wtedy chyba kanał na YouTube. Publikowałam tam dla znajomych, obserwowałam tam znajomych. Była to platforma dla tak zwanego fanu mojego. Sami pewnie pamiętacie te czasy. Jeżeli zaglądacie do swoich pierwszych publikacji, to pewnie też wam się chce śmiać. Z czasem oczywiście zaczęłam rozwijać Instagrama już jako twórczyni. Internetowa i Instagram spełniał dla mnie kilka funkcji, bo jednocześnie był platformą prywatną i zawodową i wchodziłam tam w interakcje bezpośrednio lub y, tylko jako obserwatorka, zarówno z osobami, które znam, jak i z y, obcymi. I to pewnie też jest y, coś, z czym możecie się mniej lub bardziej utożsamić. Zakładam, że ma tak wiele osób, które Pracują w mediach społecznościowych, ale działając tam zawodowo, naprawdę ciężko czuć kiedykolwiek, że wyszło się głową z pracy i jednocześnie trudno jest też mieć poczucie, że się dobrze pracuje. O co mi chodzi? Kiedy siedzimy na Instagramie w tak zwanym czasie wolnym, czy postujemy na Instagramie w czasie wolnym, bo akurat coś fajnego się przytrafiło, to nadal. Jest to w pewnym stopniu siedzenie w pracy, jest to część działań zawodowych, a dla odmiany próba pracy w mediach społecznościowych w pełnym skupieniu też jest trudna, bo non-stop coś nas rozprasza, czy to jest feed, czy to są relacje. I ja doszłam jakiś czas temu, wydaje mi się, że to było jakoś rok temu, półtora roku temu, może trochę więcej, że. Nawet jeśli wrzucam sobie sobotni obiad czy spacer w parku, to nie mogę się w pełni zregenerować, bo jednak nadal korzystam z narzędzia pracy. Z drugiej strony, tutaj od tej bardziej konsumenckiej perspektywy, Instagram rzadko sprawiał, że ja jako Karo czułam się lepiej, że poprawiał mi nastrój. Okej, okay, on mógł zabijać czas, on mógł mnie w jakiś sposób zaciekawić, ale często było tak, że Mój humor po prostu trochę spadał, i nie umiałam tego wyjaśnić. To nie było jakieś racjonalne stwierdzenie, że o, ten bodziec spowodował u mnie taką, a nie inną reakcję. I chcę dodać, że oczywiście ja dostaję bardzo dużo gratyfikacji dzięki Instagramowi w postaci lajków czy komentarzy, za co bardzo, bardzo dziękuję. Ale nadal, słuchajcie, jako użytkowniczka miałam często uczucie FOMO, czyli dla osób, które nie wiedzą. Uczucie, że coś mnie omija, czyli fear of missing out. Także niezależnie od tego, gdzie byłam na świecie i jak byłam zadowolona z tego, jak wygląda moja codzienność, mnie dopadało FOMO regularnie. Wtedy właśnie wymyśliłam weekend offline, czyli taki pomysł, że od piątku wieczorem do poniedziałku rano nie mam mnie na Instagramie i do tej pory to realizuję i powiem Wam, że to była jedna z lepszych decyzji, ale. Jest oczywiście ale. Bo co prawda, wyłączałam się na weekend, ale potem wracałam i czułam się tak samo. I potem od nowa. Wyczekiwałam tych weekendów offline, więc zaczęłam mieć poczucie, że ja chyba w ogóle tego Instagrama nie lubię. I to sprawiło, że czułam się trochę jak hipokrytka, no bo jednocześnie tworzę tam, czyli napędzam to i zachęcam ludzi, żeby korzystali z Instagrama, a czuję do niego jakąś niechęć. Jak możecie zauważyć. A raczej usłyszeć. Sporo tutaj było chaosu, jakiegoś takiego miotania się. Czułam, że moje myśli we mnie buzują i że czas zrobić tutaj porządek. Podkreślam też, że Instagram jest moim narzędziem pracy, więc to nie była tylko kwestia prywatna, a jakaś taka silna potrzeba, żeby sobie te światy odgrodzić i to wszystko poukładać. I wtedy wpadłam na pomysł, że moim wybawieniem będzie detoks cyfrowy, taki dłuższy. Taki, który naprawdę mnie zregeneruje. Bo przecież jak wezmę te dwa tygodnie urlopu, to na pewno potem będzie lepiej. Dlaczego w ogóle pomysł, żeby to zrobić na koniec roku? To jako dygresja. Doszłam do wniosku, że w mojej branży która w dużej mierze jest oparta o współpracę z firmami, z reklamodawcami, to właśnie ten czas świąteczno-noworoczny jest tym najmniej ruchliwym, kiedy można zrobić sobie przerwę, i, no właśnie, nic nas nie ominie. Śmiechem żartem. I myślałam właśnie o tym detoksie, jak o wakacjach. I tutaj z pomocą przyszedł mi mój własny podcast, który dał mi dużą lekcję. A o czym mowa? Mowa o rozmowie z Asią Glogazą. Bo, jak wiecie, ukazał się odcinek o detoksie cyfrowym, który miał być takim wstępem, taką zapowiedzią o tym, że ja robię swój detoks, ale też pewnego rodzaju inspiracją i zachętą dla Was, dla moich słuchaczy. No i odkryłam, że ten mój pomysł na to, żeby po prostu się odciąć na dwa tygodnie i mieć wakacje, no to nie do końca jest jakieś rozwiązanie. Zrozumiałam, że podczas trwania detoksu muszę obserwować to, co się ze mną dzieje i ustalić jakąś nową strategię działania. Czułam potrzebę, że to będzie czas na zmianę mojego korzystania z social mediów, po to, by nie tkwić cały czas w tym błędnym kole korzystania, niechęci, odpoczynku, wracania itd. itd. No i tak też postanowiłam, słuchajcie, zrobić. To było 2,5 tygodnia detoksu, na który przypadał okres właśnie noworoczno-świąteczny, raczej świąteczno-noworoczny. Także bardzo fajny czas, który też sprzyjał odpoczynkowi mnóstwo czasu z bliskimi, spania, jedzenia, oglądania filmów. Potem wyjechałam jeszcze na tydzień do Egiptu i powiem wam też ku swojemu zaskoczeniu zamiast oddać się po prostu analogowym pasjom i, i zajawkom, to ja miałam jakąś taką ogromną potrzebę, żeby nie robić nic. Ruszałam się, chodziłam na spacery, uprawiałam sport, ale ja w dużej mierze po prostu egzystowałam. <laughs> bardzo dużo sobie siedziałam, patrzyłam w przestrzeń, dosłownie. Gotowałam na spokojnie, bardzo dużo pisałam, bo też czas końcoworoczny, to jest dla mnie czas refleksji, podsumowań. Bardzo, bardzo lubię te dni. Trochę poddotykałam książek, ale powiem wam, że mój organizm miał chyba ogromną potrzebę na to, żeby po prostu sobie pobyć. I to też jest mega ciekawe, bo kiedy odłączyłam się od mediów społecznościowych, pomijając komunikatory takie z moimi bliskimi, to ja, słuchajcie, przez pierwsze cztery dni spałam po 11 godzin. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. I miałam taką refleksję, że ja po prostu na co dzień tak bardzo się stymuluję ekranem, tak bardzo okłamuję mój organizm, że jest dzień, że trzeba działać i pobudzam go w sztuczny sposób przez ekran, że on jest cały czas w takim trybie działania, myśli, że ma siłę, a tak naprawdę jest po prostu wykończony i totalnie przebodźcowany. Więc mój sen pokazał mi, że ewidentnie ta regeneracja była potrzebna. Ale już zaczęłam kolejny wątek, a mam taki pomysł, żeby przeczytać wam notatki, które zrobiłam sobie podczas detoksu, bo miałam swój notes. Ja uwielbiam zapisywać wszystko w notesach, pewnie o tym wiecie, jeżeli słuchacie mnie regularnie. I zapisywałam sobie przeróżne refleksje, które przychodziły do mnie podczas detoksu. Po pierwsze, nie czułam, że cokolwiek mnie omija. Uczucie FOMO. Zniknęło. I to było po prostu piękne. Co więcej, miałam absolutnie zero ciekawości tego, co dzieje się w tym momencie na Instagramie. Co robią ludzie, których znam, co robią ludzie, których nie znam. Nie miałam w ogóle takiego odruchu do scrollowania czy do przyglądania relacji. Byłam totalnie tym niezainteresowana i powiem wam, to był dla mnie wielki szok. Natomiast jednocześnie. Miałam takie poczucie, że ja totalnie nie wiem, co się dzieje u moich przyjaciół. I tutaj kolejna dygresja, bo pytanie brzmi: czy jeżeli my obserwujemy naszych znajomych na Instagramie, to my tak naprawdę wiemy, co u nich słychać? Czy nam się wydaje, że wiemy, co u nich słychać? Bo jesteśmy świadomi tego, że Instagram to nie jest rzeczywistość, że pokazujemy tam jakieś urywki z naszego życia, a jednocześnie ja sama łapię się na tym i rozmawiałam na ten temat z wieloma moimi znajomymi, że Często nie wpadamy na to, żeby zapytać, co u kogoś słychać, bo zakładamy, że wszystko jest okej, okay, bo przecież nam się ta twarz, czy jakiś komentarz, czy, czy, czy jakiś opis pokazał u tej osoby, więc wszystko jest git. I oczywiście, kiedy zaczynamy to analizować, dochodzimy do tego, że to jest dosyć błędne założenie i, i nie ma tutaj zbyt wielu danych, ale mam wrażenie, że właśnie mamy takie poczucie, że jednak mieliśmy kontakt z przyjaciółmi. Także złapałam się na tej refleksji, a... Dodatkowo zaczęłam też po prostu wychodzić z prywatną inicjatywą, by pytać moich przyjaciół o to, co u mnie się dzieje. I tutaj kolejna rzecz. Taki czas offline mocno weryfikuje, kto jest Tobie bliski, do kogo realnie masz ochotę napisać, o kim pamiętasz i vice versa. Kto pyta, jak Ty się czujesz, z kim wysyłasz sobie zdjęcia. Ja zauważyłam, że brakuje mi tego elementu wrzucania. Fotografii online, bo ja po prostu lubię się dzielić i lubię, żeby moi znajomi wiedzieli, co u mnie. Także zaczęłam zastanawiać się wtedy, czy mam wysyłać wszystkim zdjęcia w wiadomościach prywatnych, czy może założę sobie jakieś prywatne konto i tam moich znajomych dodam, żeby po prostu wiedzieli, co u mnie słychać od tej bardziej powierzchownej strony. No ale to jest osobna w ogóle kwestia, do której dojdę przy jakichś większych wnioskach. Kolejna obserwacja, która do mnie przyszła, to to, że korzystając z Instagrama, mam sporo interakcji z tak zwanymi znajomymi, czy też dalszymi znajomymi, które dają mi takie poczucie, że mam jakieś swoje grono, jestem w kontakcie z ludźmi, ale, no właśnie, nie dzwonię do mojej przyjaciółki, czyli poświęcam swój czas, swoje kilka minut z dnia na to, żeby odpisać o sobie. Na której umówmy się, nie zależy mi tak bardzo, bo nie mam z nią głębokiej relacji i robię to kosztem telefonu, czy wojsa, czy wiadomości do osób, na których naprawdę mi zależy. To też może być to, że jesteśmy tak przytłoczeni tymi interakcjami, że nie mamy potem ochoty na kolejną interakcję, ale warto zwrócić uwagę na to, która relacja, która wymiana bardziej nas spełnia jako przyjaciół, jako istoty czujące. Takim może dość oczywistym wnioskiem, który do mnie przyszedł, było to, że mam znacznie więcej czasu i że dzień jest naprawdę długi. Pomyślcie sobie, jeżeli spędzacie na telefonie te kilka godzin dziennie, moje statystyki to było około trzech godzin, może trzy pół czasami, chyba nie więcej niż cztery. I też w to wliczam czas, zarówno prywatny, jak i czas zawodowy, no to nadal jest bardzo dużo z tak zwanego dnia codziennego. I przez to, że tych zapychaczy było mniej, i tych sposobów na to, żeby w prosty, szybki sposób dać sobie dopaminę i zaspokoić jakąś ciekawość i potrzebę na bodźce, było mniej, no to zauważyłam, że uwaga, czytam książki. A przecież kto by nie chciał czytać więcej? Od zawsze miałam taką wizję siebie jako osoby, która czyta książki. No ale trudno jest zmotywować się do czytania książki, która wymaga naszego skupienia, abstrakcyjnego myślenia i dania sobie jakiejś przestrzeni spokoju, skoro jako konkurencję mamy przebodźcowujący, ultra ciekawy fit na Instagramie, który do nas mówi i śpiewa. Oczywiście, to może jest dobry moment na wstawkę. Możecie sobie tutaj wstawić dowolną rzecz. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, nie wiem, z czego jeszcze można korzystać. O śnie już wam mówiłam, więc to była ogromna refleksja, jak ja się czuję zmęczona, a wcześniej tego nie odczuwałam, bo mnie ten ekran cały czas rozbudzał. To myślę, że jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy case. No i ostatnia rzecz, którą sobie zanotowałam wtedy podczas detoksu, to była uwaga: to, że ja doceniam swoje życie. Karolina Coelho, że moje życie jest fajne. Że wracając do tego, co powiedziałam na samym początku, nie czuję FOMO, no więc nie czuję FOMO i nagle dostrzegam, jak super jest u mnie. Jak nie szukam dziury w całym, jak widzę, jakie mam fajne życie. I FOMO zmieniło się w JOMO. Joy of missing out. Radość z tego, że coś się omija. Genialne, genialne. No w każdym razie tak mi się podobało na tym detoksie, że. Miałam takie myśli, że ja chyba w ogóle nie wracam. I tutaj odnośnik do zryjodynkowego myślenia, tak. Niby wiedziałam, że social media nie są ani dobre, ani złe i można z nich mądrze korzystać, ale po prostu pomyślałam sobie, nie, nie, to, to jest dla mnie zbyt przytłaczające, ja w ogóle boję się wracać. No ale emocje opadły i stwierdziłam, że czas przygotować nowy plan działania i zobaczyć, jak będzie. Po pierwsze, stwierdziłam, że Chciałabym nadal mieć kontakt z osobami, które mnie inspirują. Z osobami, których nie znam raczej, z osobami, które podrzucają mi fajne pomysły, które zajmują się tematami, które mnie po prostu ciekawią. A jak możecie zauważyć, na moim oficjalnym koncie obserwuję soczyste zero osób. Początkowo miałam taki pomysł, żeby zostawić tam jakieś takie moje najbliższe grono, ale zdałam sobie sprawę, że nie czuję zupełnie potrzeby, aby to było do publicznej informacji, kto wśród tych moich bliskich się znajduje, dlatego, aby nikt też się nie czuł ani nieuwzględniony, ani jakoś wyróżniony. Choć oczywiście nadal pamiętajmy, jest to po prostu tylko może i aż. Instagram, to. Wybrałam niefollowowanie nikogo. Jednocześnie był to też bardzo dobry pomysł z zawodowego punktu widzenia, bo tak jak wam mówiłam, niejednokrotnie wchodząc dodać coś pracowo albo sprawdzić, nie wiem, komentarze czy cokolwiek innego, łapałam się na tym, że mimo wolnie rozpraszają mnie relacje. I to nie ma znaczenia, czy są relacje jakieś totalnie randomowe, czy to są relacje moich przyjaciół. Nie jest to zbyt produktywne pracowanie, i warto podkreślić, że. Te algorytmy są naprawdę sprytniejsze niż nasz umysł w danym momencie. I one są zrobione po to, byśmy nie chcieli z tego Instagrama wyjść. Więc, choćbyście mieli napisane po prostu na ścianie, wchodzisz tylko po to, żeby dodać XYZ, to z automatu nasz organizm, po prostu nasz umysł płynie w to scrollowanie czy w przeklikiwanie. A uwaga, jak obserwujecie zero osób, to nie ma takiej opcji, bo na waszym feedie jest wasze zdjęcie. Koniec. Więc, jeżeli ktoś z Was pracuje w social mediach, naprawdę serdecznie polecam. I podkreślam, to nie jest zachęta do tego, żeby wszystkich odobserwować, tylko żeby oczyścić sobie miejsce pracy, a obserwować sobie ludzi, na przykład z innego konta. Naprawdę uważam, że to jest super tip. Kolejny podpunkt z planu działania to było to, że ustawiłam sobie limit dzienny na Instagramie jako jedną godzinę. To można zrobić w ustawieniach telefonu. Tak po prostu. I uwaga, od tego czasu ani razu tego nie przekroczyłam i raz parę dni temu dostałam informację, że zostało mi chyba 5 minut, więc nawet się zdziwiłam, że jest taki reminder, bo po prostu nie zdawałam sobie z tego sprawy. Więc to jest też jakaś taka fajna opcja. Wiem, że są apki, które nam to jakoś limitują, także możecie dać swojemu, nie wiem, współlokatorowi, partnerowi, rodzeństwu hasło do tego i, i ludzie stosują takie techniki. U mnie to nie było po prostu potrzebne, Kolejna rzecz to były weekendy offline, które postanowiłam zostawić. To, że będę raz na jakiś czas wyjeżdżała na wakacje, na których jestem poza Instagramem, bo mi się to bardzo, bardzo, bardzo sprawdziło. Postanowiłam, że będę wrzucać nadal trzy posty tygodniowo w miarę możliwości, które nawiązują do moich odcinków podcastu i do moich przemyśleń. Będę wrzucała regularnie relacje, które po prostu czuję, jakieś rzeczy, którymi chcę się podzielić oraz oczywiście informacje o tym, że ukazuje się nowy podcast. No i z tym cudownym planem działania postanowiłam wskoczyć w nowy rok i tak też się stało i przychodzę do Was w tym momencie po półtora miesiąca od tego czasu i udało mi się zgromadzić kilka wniosków a propos tego, jak to działa w praktyce, dlatego z przyjemnością Wam jeszcze o tym teraz opowiem. Największym szokiem dla mnie samej i pewnie dla Was będzie to, że podczas tych wszystkich dni i tygodni były, uwaga, dwa dni, kiedy weszłam na te moje pozostałe konta na Instagramie, by coś poobserwować, poskrolować, posprawdzać. Za pierwszym razem to było jakiś miesiąc później, kiedy byłam chora przez jeden dzień i realnie po prostu na skraju. Znudzenia i zmordowania, wiecie jak to jest, jak się jest przeziębionym. Zaczęłam sobie skorolować zarówno to moje konto z inspiracjami, jak i to moje konto prywatne. I następnego dnia, chyba na fali tego, rzeczywiście też y, sobie weszłam, no bo oczywiście odpalił mi się stary nawyk. Także serio, byłam zaskoczona, jak łatwo człowiek się wkręca w tą uzależnieniową machinę. I od tego czasu, moi drodzy, cisza. Dodam, że jeśli chodzi o to konto z inspiracjami, ja nie czuję też takiej potrzeby, żeby tam zaglądać, bo obserwuję wszystkie te osoby na Spotify'u i słucham ich podcastów, więc jestem na bieżąco z tym, co u nich, jeśli chodzi o tematy, jakie poruszają, o przemyślenia, jakie mają, więc nie, nie mam takiego uczucia, że te inspiracje mnie omijają. Ale ciekawe jest to, że nawet nie czułam takiej potrzeby, żeby zajrzeć do moich znajomych, bo bardzo spodobał mi się ten tryb dzwonienia, pisania i no, realnego dzielenia się tym, co u nas słychać. I to był ogromny czas właśnie weryfikacji tego, kto jest mi naprawdę bliski, z kim chce mi się gadać, kto się do mnie nie odzywa itd., itd., no, ale o tym już Wam wcześniej wspomniałam. Kolejna rzecz to realnie zaczęłam czytać więcej książek i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Mam teraz... Taką swoją rutynkę, o ile nie jestem zbyt zmęczona, żeby sobie wieczorem przed snem czytać, i to mnie usypia, i to jest wspaniałe, i to było moje duże postanowienie na ten rok, żeby zgłębiać wiedzę właśnie stamtąd. Ku mojemu uspokojeniu zrozumiałam, że pomimo tego braku inspiracji i oglądania coraz to nowszych rzeczy, nadal jestem bardzo kreatywna, a nawet właśnie w tych momentach ciszy, spokoju, spaceru, patrzenia się w niebo. Przychodzi mi do głowy więcej pomysłów, mam więcej takiej jasności a propos tego, co chcę robić. Dalej, to było dla mnie mega ciekawe, robię znacznie mniej zdjęć i dostrzegam, jak dużo kontentu robiłam, dlatego że z tyłu głowy miałam to, że będę postować. I nawet mnie łapią takie momenty, że myślę sobie, kurczę, tak było fajnie, ja nie zrobiłam żadnego zdjęcia. Ale potem czytam badania... I myślę sobie, no tak, no z badań ewidentnie wynika, że kiedy nie robimy zdjęcia, o wiele lepiej zamiętujemy dany moment i o wiele głębiej przeżywamy to piękno, którego doświadczamy, więc może jednak wyszło mi to na dobre. Ale słuchajcie, zaczęłam też robić zdjęcia aparatem analogowym. Jeżeli coś jest naprawdę piękne, to jednak raczej o tym pamiętam i wtedy w tych wyjątkowych, wyjątkowych momentach po prostu robię klik, chowam i. Chciałam powiedzieć, problem z głowy. Może nie tyle problem z głowy, co moment uchwycony, a czasu to zajęło bardzo, ale to bardzo mało. Tak jak powiedziałam, zdjęcia robię oczami, doświadczam, przeżywam i jest super. No i wniosek, którym się już podzieliłam w zasadzie chwilę temu, to jest to, jak znacznie więcej spokoju, wdzięczności i takiej zwykłej, codziennej. Radości z życia odczuwam. A uwierzcie mi, nie byłam osobą, która spędzała jakoś specjalnie dużo czasu na tym Instagramie, która jakoś bardzo przeżywała to, co się tam dzieje, nie odpalały mi się jakieś triggery, o których długo rozmyślałam. To wszystko działo się na takim mocno, nieświadomym poziomie, a ta różnica w odczuwaniu satysfakcji z życia jest po prostu szokująca. Podsumowując, bardzo, ale to bardzo polecam, żeby serio każdy z was zrobił sobie taki eksperyment, niezależnie od tego jaką funkcję pełnią w waszym życiu media społecznościowe, ale właśnie my bardzo często nie wiemy, jaką funkcję one pełnią, po prostu bierzemy je za coś domyślnego, za coś do czego podchodzimy bez refleksji, a to niestety niesie ze sobą sporo Zagrożeń. Także niezależnie od tego, czy jesteście po prostu konsumentami, czy wrzucacie na Instagrama, czy wrzucacie jako osoba prywatna, czy może wrzucacie jako osoba publiczna, czy pracujecie na Instagramie, czy może łączycie te dwa światy, wydaje mi się, że to jest doświadczenie, które będzie z korzyścią naprawdę dla każdego z nas. Po pierwsze, warto zrobić sobie przerwę. Po drugie, Warto przeanalizować to, jak funkcjonowaliśmy w social mediach kiedyś, no i przygotować sobie taki nowy plan działania w oparciu o to, co chcemy wynosić z mediów społecznościowych, bo uważam, że one mają ogromny potencjał, żeby dodawać naszemu życiu, żeby nas inspirować, żeby sprawiać, że czujemy się lepiej, że czujemy się połączeni, ale to nie zrobi się samo, tylko my musimy podjąć pewne działania. Na pewno będę Was pytała o to na Instagramie, także dzielcie się swoimi pomysłami, postanowieniami, refleksjami i szeszmy to dalej, bo uważam, że można mądrze istnieć w tej przestrzeni mediów społecznościowych, ale póki co nikt nie zrobi tego za nas i wierzę w to, że jesteśmy totalnie kompetentni, żeby dać sobie z tym radę. Dzięki wielkie za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Jest mi niezmiernie miło móc do Was mówić, móc do Was mówić i w wywiadach, i w solówkach. To, że słuchacie jest dla mnie wielkim zaszczytem. Podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla Was solówki pełne inspiracji. Posłuchajcie mnie na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Na Instagramie Karolina Sobańska, tak jak powiedziałam, publikuję regularnie, piszę o swoich przemyśleniach, odnoszę się do tematów podcastowych. Jest to przestrzeń do tego, byśmy dyskutowali, wymieniali się poglądami i tworzyli fajną społeczność. Oprócz tego sporo relacji mocno lifestyleowych. Dużo wyjazdów, ładnych rzeczy, miłych rzeczy, jedzenia i szerzenia dobrego, świadomego życia. Raz jeszcze wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć.